Cała strona już prawie wykręcona. Od razu sobie, tak jak widzicie tutaj, o tu, tutaj u dołu też są docinane od razu profile i dawana taśma, żeby wyrównać potencjał wokół wszystkich tych, cudzysłowie, linii. Ale już pokazuję to wszystko Wam z bliska. Widzicie, już mamy też tutaj wszystkie okapy powykręcane, ustawiona ładna linia. To nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Tutaj mamy tą tasiemkę wykręconą. Tak, żeby właśnie te potencjały wyrównać. Później będziemy czekać, bo tutaj, tu i tam będą szły takie świetliki duże dachowe, więc tutaj póki co nie będziemy wykręcać łatami dookoła, bo tak na dobrą sprawę nie wiemy, jak to będzie wyglądało, więc jak oni zamontują, to dopiero my będziemy się tutaj dostosowywać. Będziemy niedługo mieli też ustalone te boki wiatrownic, więc też będziemy mogli sobie to wszystko tutaj powolutku, pomalutku wykańczać. No ale na razie póki co cały dach będziemy rozkręcali. Myślę, że w połowie przyszłego tygodnia już będziemy mieli wszystkie podkonstrukcje aluminiowe gotowe. Następną stronę będzie ta. Co do przestrzeni wentylacyjnej i wlotu na okapie, mamy tu dwie przestrzenie wentylacyjne, dlatego ta półeczka jest dosyć wysoko zamontowana, tak żeby po prostu ta rynna i ta przestrzeń tutaj pod spodem nie była za duża. To dlatego tak, a nie inaczej. Tu będziemy sobie robili siateczkę, tutaj drugą siateczkę. Tutaj nie wiem, czy będziemy obróbkę robić, po prostu nakleimy, zobaczymy, bo nie wiem, czy będziemy się już tutaj bawili w podkładanie i odkręcanie. Nie, chyba nie ma to najmniejszego sensu. Woda i tak sobie będzie ładnie spływała, jak tutaj będziemy mieli taki malutki okapniczek. No i tak, powolutku, pomalutku, Niagara już przyjechała, także będziemy sobie działać. Półeczka wygląda tak, w przekroju wygląda tak, jest ścięta, jak widzicie, ze skosa, ze spadkiem, tak jak być powinno. Tutaj macie mniej więcej przekrój, tak jak ustalaliśmy, żeby mniej więcej ustalić tą wysokość. No i tutaj mamy też już możliwość, no tak jak widzicie, mamy takie coś rozkręcane. Tu mamy tą odległość zachowaną, te 3-4 cm, tak jak jest w instrukcji. I ta przestrzeń wentylacyjna będzie nam tutaj wentylowała te dwie przestrzenie tutaj, pod płytami i nad płytami. Tak, żeby to miało ręce i nogi. No a to będzie maskownica. No i widzicie, mamy też zachowany wysokość, żeby po prostu to było wszystko ok.